Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać trening skokowy, który składa się z szeregu z czterech przeszkód. Pierwsza przeszkoda jest na fulę, druga przeszkoda jest na fulę, trzecia przeszkoda jest skoczona i czwartą przeszkodę dojeżdżamy na dwie fule. Więc zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, w tym treningu chodzi o to, by jeźdźcy utrzymywali aktywny, równy galop, co wcale nie jest łatwe i sami się niejednokrotnie przekonaliście na swoich treningach zapewne, że taka praca jest bardzo wymagająca od jeźdźców i od koni. Sami widzicie, że przejazdy były i gorsze, i lepsze, ale właśnie o to chodzi w treningu. Myślę, że nie powinniście się poddawać w sytuacjach, w których czujecie, że raz, drugi, trzeci, piąty najeżdżacie i Wam naprawdę nie wychodzi. Ale instruktora i trenera zadaniem jest to, żeby Wam tak wytłumaczyć i zmobilizować Was do pracy, żeby finalnie zakończyć na dobrym. To jest ważne. Jak widzicie, to zadanie był i mały kucyk, i duże klacze i można było to rozwiązać na różne sposoby. Na Arizonka jeździła linię tam, gdzie były na dwie fule, czy szereg, tam, gdzie był na dwie fule, jeździła na trzy. A duże konie jeździły tak, jak miały jeździć, czyli na dwie fule. W zadaniu chodziło też o to, żeby ta szybkość reakcji była wykonana w sposób prawidłowy, czyli jeździec powinien w odpowiednim momencie oddać rękę oraz podążyć za ruchem. Ale niezwykle ważne było to, by wchodzili dynamicznie i aktywnie, bo te odległości, które ja tam zaproponowałam, czyli na fule było 7,5 metra, na dwie fule było 12,5 metra, czyli dosyć tak szeroko i wymagająco, dlatego ważne było to, żeby jeźdźcy naprawdę aktywnie i równo galopowali, żeby w sposób prawidłowy pokonać ten szereg z czterech przeszkód. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dobrze, raz, tak, i teraz raz, dwa, trzy, dobrze, okej, okay. Dodajesz, tak, tak, właśnie, i teraz, super. I co? Czujesz już wejście? Spokojnie. Równiutko, blisko, tak. Już mnie na tyle poznaliście, słuchajcie, że wiecie, że ja jestem dosyć wymagającym trenerem, instruktorem, zależy jak mnie tam kto chce nazwać, ale jestem wymagająca. I w sytuacji, w której widzę, że jeździec nie jest gotowy na takie trudne zadania, takich zadań nie stawiam. Ale chcę Wam proponować różne opcje treningowe, tak żebyście byli w stanie poszerzać swoje możliwości. Ważne jest to, że jak jeździec już złapie równowagę i potrafi oddać rękę na niższych przeszkodach, zaczyna widzieć odległość, bo to jest ważne, że zaczyna widzieć odległość, zaczyna domierzać fajnie, to wtedy możemy stopień trudności zwiększyć. I tutaj akurat to zadanie było dosyć trudne, ponieważ jeźdźcy na początku dosyć mocno się gubili, ciężko im było domierzyć, ciężko im było wyjechać odpowiednim tempem na ten szereg, tak żeby koń miał pełen komfort skoku. Ale udało się. Finalnie jeźdźcy poczuli, zrozumieli i wyszło to naprawdę dobrze. Częste pytania, które mam, to są też takie, kiedy ja będę mogła coś takiego skakać? I to już jest trochę tak, jak już wcześniej Wam odpowiedziałam, że takie rzeczy możemy skakać w sytuacjach, w których już czujemy odległość i mamy dosyć dobrą równowagę. Nawet nie dosyć, już dobrą równowagę. Potrafimy siedzieć, podążać w galopie i nie mamy problemu z panowaniem nad koniem. To jest bardzo istotne, słuchajcie, ponieważ przyszły czasy takie, że ja już to obserwuję od dłuższego czasu w naszej stadninie. Mamy naprawdę dobre konie, fajne, utalentowane i konie dobre profesory, a umiejętności jeźdźców są coraz gorsze, osoby, które do nas przyjeżdżają, a mają wymagania takie, że ten koń powinien sam robić za niego. I najczęściej rodzice mają problem z tym, że o, moja córka dostaje któregoś konia z rzędu i na żadnym sobie nie radzi. Co to za konie? Duża stadnina, a nie radzi sobie. A to nie chodzi o konie, tylko chodzi o to, jak wypracowane są podstawy. Dlatego ważne jest to, słuchajcie, że jak będziecie myśleć o tym, żeby właśnie poszerzać swoje umiejętności skokowe, to musicie zadbać o to, żeby Wasze podstawy w trzech chodach były bardzo solidne, Wasz dosiad był dobrze wypracowany i wtedy zobaczycie, że na wyższym poziomie nie będziecie mieli już problemu z panowaniem nad koniem, z doborem aktywności galopu do przeszkody, że będziecie potrafili podążać. Nie będziecie się już nad tym za dużo zastanawiać, po prostu będziecie jechać i podążać. I to jest bardzo ważne, żeby w tej pracy
skokowo-ujeżdżeniowej mieć odpowiednie podstawowe umiejętności. Moi drodzy, jak widzicie, zadanie było całkiem niezłe, odległości znacie, skupcie się na pracy takiej naprawdę ujeżdżenia skokowego, czyli dużo jeździcie kawaletek, domierzajcie sobie, pracujcie na kole, pracujcie po prostych, w dodaniach, skróceniach i zobaczycie, że takie szeregi będziecie naprawdę fajnie przemierzać i nie będziecie mieli większych problemów. Ja mam nadzieję, że ta propozycja szeregu poczwórnego spodobała Wam się. Nasi jeźdźcy, jak widzieliście, i popełniali błędy, i zrobili to prawidłowo. I to jest ważne, żebyście się też nie poddawali, że jak widzicie, że Wam nie wychodzi, to nie, że o, nie wychodzi mi, dramat, tragedia. Nie, trzeba spiąć poślady i trenować, i jeździć i starać się maksymalnie skupiać na tym, żeby w przyszłości zaczęło to wychodzić niemalże perfekcyjnie. Moi drodzy, to na tyle. Jak widzicie, nagrywam i opowiadam Wam o tym treningu jeszcze w pięknej scenerii październikowej, ponieważ dzisiaj jest akurat u nas świetne, piękne słońce i uznałam, że wyjdę na dwór, żeby Wam właśnie opowiedzieć o tym poradniku. Z tyłu mam nasze koniki pasące się i ja, słuchajcie, będę już się żegnać. Mam nadzieję, że ta propozycja też Wam się spodobała i zainspirujecie się w swoich treningach moimi propozycjami, inspiracjami treningowymi. Ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami i do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie.